ciągle zajmujemy się portretem. Dzisiaj elementy twarzy, których jeszcze nie przerobiliśmy, a mianowicie usteczka. Możemy do tego wykorzystać znowu wizjer, czyli ramkę, która nam wykadruje fragment, który nas będzie interesował. Ponieważ jesteśmy przy portrecie en face, na wprost, więc staramy się tak ustawić naszego modela, no tutaj w moim przypadku jest to manekin, żeby nie z żadnego 3/4 profilu wręcz, tylko staramy się usadzać cały czas modela żywego, czy tak jak tutaj manekina. Przyjrzyjmy się jeszcze, jak się układa światłocień. Warto, wybierając modela i ustawiając go, znaleźć wygodne miejsce dla nas i dla osoby portretowanej, no nawet tego fragmentu tutaj dzisiaj. Ważne jest, żeby był kierunek światła zdecydowany, żebyśmy wiedzieli, z której strony pada, jak bardzo nam będzie to budował sylwetkę naszych elementów, czy wcześniej noska, oczu. Tutaj oczy są ciężkie, ale na usta możemy się spokojnie zatrzymać. Więc widzimy, co się dzieje przy krawędziach, że to nie jest obrysowany element, tylko mamy grę światła i cienia. Jedyną linią, którą można by tutaj wyłapać, jest to zetknięcie warg górnej i dolnej. I tak spróbujemy to ugryźć na papierze. Czyli dobrze, jak zwykle wyznaczamy sobie oś symetrii dla naszego rysunku, pionową i poziomą dla ułatwienia życia, bo będziemy mogli się do nich odnieść z rozpiętością naszych ust. Na przykład, jeżeli patrzę sobie na modela i ustalam, że to będzie gdzieś szerokością w takim przedziale, to teraz na tej linii już mogę uzgodnić kierunki, tak naprawdę realne kierunki pęknięcia pomiędzy wargami. I na przykład u mnie tutaj mam wrażenie, że się na początku wspina i tu z tej strony do góry jest, tu gdzieś się załamuje w formie takiego cypelka. Tu za daleko chyba, bliższe to by musiało być jakoś tak. Zgaduję. W związku z tym delikatnie mogę sobie narysować rozpiętość, że to będzie gdzieś tak. Tu znowu powtórzenie niemalże tego pęknięcia między wargami na górną wargę. Muszę oś symetrii zachować, bo uciekam coś, widzę. Czyli tu poprawię. Dobra, i dołem, dosyć szeroka ta dolna warga jest, dobra. U osób młodszych, oczywiście u dzieciaków będą te wargi bardziej wyeksponowane, u dorosłych osób, tak jak ten manekin, będą dosyć regularne, dojrzałe. Natomiast u starszych osób, no chciał, nie chciał, niestety muszę stwierdzić, że te kąciki ust opadają, czyli wiotczeją mięśnie polików i później mamy grymas, jak gdybyśmy ciągle byli niezadowoleni. No to jest efekt niestety starzenia się i mięśnie powodują, że tu się robi niesympatyczny grymas na twarzy. No i niektóre osoby sobie to korektą poprawiają, może i słusznie, nie wiem. Dobra, a tutaj sobie próbuję wyznaczyć przestrzeń dla samych warg. Na razie jeszcze bez konkretów, czyli nic linearnie. Generalnie w ogóle na ustach, jako takiej linii już mówiłem, trudno doszukać się. No może, jeżeli ktoś ma szminkę, co trudno się w ogóle rysuje wtedy, to jest to określone. Trudniej dlatego, że rysunek będzie wypłaszczony. On nie będzie się układał w bryle wypukłej, tak jak tutaj możemy to odnaleźć, jeżeli jesteśmy bez makijażu. Światło nam to wyeksponuje i pokaże. Tak osoba, która już robi makijaż, no to pewne, no nie nawet niekoniecznie defekty, ale pewne rzeczy graficzne na twarzy no rysuje za nas, że tak powiem. No trudno później w to wejść i z tym dyskutować. Jeżeli to jest namalowane, no to właściwie rysunek na rysunek byśmy musieli kłaść w jakimś sensie. Dlatego generalnie odradzam rysowanie osób, które posiadają makijaż jeszcze tego jakiś ostry. No trudno, po prostu to utrudnia nam życie, nam jako plastykom. Trudno złapać wtedy bryłę i tak dalej, i tak dalej. Często są to korekty jakieś, np. za małych ust sobie ktoś namaluje dalej niż tak naprawdę one są. Dalej, należy oczywiście brać większą partię
aniżeli nas interesuje. W tym momencie niby warga, tylko jedna, druga, ale tak jak za czadołem, robiliśmy większy zakres przestrzeni, bo nie interesuje nas tylko gałka oczna, ale cały oczodół, jak są osadzone oczy. To są cechy później indywidualne, dochodzą. One decydują o tym, czy portret będzie podobny do osoby portretowanej, czy nie. Także warto zadbać o całą sytuację wokół. No ja tutaj sobie trochę poszerzę się na to, co się dzieje tutaj pod nosem i pod wargami, czyli w kierunku brody. Zresztą tutaj w kierunku brody, no właśnie. Tutaj właściwie szerokość, rozpiętość ust wyznacza nam ten fałd właściwie pod ustami. On tutaj, tu jako takiej linii w szczególności, że tak powiem, nie ma. Natomiast takie światełko drobne może nam podbijać od dołu, pokazywać szerokość dolnej wargi. Ja spróbuję ją tutaj właśnie już gumką wyznaczyć, że to jest gdzieś tutaj. O, za mocno mi się wymazało. Zabrało mi grubość wargi. Natomiast tutaj to, zanim przejdziemy do brody później, należy chyba też rysować, bo to nam pokazuje, dokąd te wargi się układają i tak dalej. No, zwróćcie uwagę, że rysuję w różnych kierunkach, czyli tak jak martwa natury, tak samo i teraz, żeby osiągnąć jakąś pożądaną szarość, nasycenie, gradacja szarości ołówka, to po prostu w różnych kierunkach. Oczywiście są szkoły, które mówią, że po formie, albo że w jednym kierunku. No, wybór należy do każdego z nas. Ja wolę tą wersję, ona jest jakaś taka najbardziej eko. Można nawet się posunąć chyba do takiego stwierdzenia, dlatego że jakoś jest naturalna. Jak będę mechanicznie cały czas w jednym kierunku prowadził, no to będę się czuł jak drukarka być może, więc wolę nie. Dobra, tutaj coś już mamy. No zacznijmy może precyzować, co my tu chcemy osiągnąć. A więc proponuję sobie sam, że to pęknięcie już. Kąciki ust sobie zaznaczę, że tu one są nieco bardziej wyeksponowane. Mają też jakiś swój światłocień. Tu już polik się wkrada. Dobra, możemy tak. Tu tą linię mogę bardziej linearnie potraktować. To pęknięcie. Ono mi tutaj już sprecyzuje kształt danej osoby wargi, że tu ma, ta akurat ma taki w środku cypelek, ten często spotykany element ust. I tu co? I tu warga, warga, a na samym końcu jeszcze takie lekkie poderwanie. Raz, że eksponuje to grubość wargi dolnej, ale nie spada do dołu, tylko lekko się podnosi w jakimś takim, nawet bym powiedział, minimalnym uśmiechu. Być może warto to wykorzystać. No i co? No i teraz zaczynamy się bawić w indywidualne jakieś elementy tych ustek, a to niektóre mają spękania charakterystyczne, jakieś tam linie papilarne, bym powiedział, które są przy ustach też jakoś tam. Można sobie tu dać, jeżeli ktoś chce mieć takie rzeczy na rysunku, można się zabawić. Tutaj mamy tak, że najczęściej dolna warga jest oświetlona, a górna w partii cienia. To znaczy, jeżeli przy takim naturalnym oświetleniu, najczęściej spotykanym, że jest gdzieś tam z góry, no w tym przypadku gdzieś stąd sobie daje kierunek światła, no to może tak być, że ta warga górna jest raczej w cieniu, a dolna bardziej w świetle. I teraz zauważmy, że to miejsce raczej jest nieokreślone w szczególności kształtem linearnym. Takie gdzieś tam smużenie, mieszają tu się różne cienie. Ten z podbródka, gdzieś tu z polika biorąc. I bardzo w nieformalny, że tak powiem, sposób przechodzą w grubość wargi dolnej. Czyli, że tak naprawdę tutaj nie doszukamy się linii. Możemy się szukać, mówię, pęknięć wargi, gdzieś tu jakichś spierzchniałych czasami na ustach rzeczy się pojawiają takie,
Może chcemy, pokazujemy takie rzeczy, może tu bardziej, może mniej pokazałem niż trzeba. Zajmujemy się rzeczami, które oczywiście przy ustach są, ale one nie są obrysowane dookoła linearnie, bo się robią później takie infantylne, no takie serduszka, buziaczki, nie wiem jak to nazwać. No, nie chcemy takich rzeczy. One muszą należeć do bryły całej twarzy, więc tak szukamy sobie naszych chusteczek. Oczywiście światło bardziej nam tu może blikować, ja tak mięciutko dałem, ale tu może nam ostrzej wchodzić, że jeszcze tu nam po tych pęknięciach smyra gdzieś te usta. Może jest to bardziej kontrastowe, nie takie zmulone, jak ja tu narysowałem. O, tu lekko możemy chyba dać, bo zanikł mi kompletnie kształt. Może przesadzam oczywiście, żeby pokazać, jak to jest, że tu nie ma tej linii. No to mówię przesadzam, bo tam trochę więcej widać w realu. Jeżeli ktoś ma ciemne usta, to z natury, bo tak bywa, że kolor skóry jest w tym momencie troszeczkę inny od koloru całej twarzy. Można się pokusić o większe zarysowanie konturów, ale nie linearnie. Proszę nie robić linią, bo to wtedy robi się tak niefajnie. I tak dalej, i tak dalej. Takich ust sugeruję zrobić jak najwięcej. Uśmiechnięte, smutne, z grymasem takim, siakim i owakim. Po to, żeby oczywiście przetrenować różne kształty, wyłapywać różnice między ustami, żeby widzieć je w końcu, że u jednej osoby są takie, u innej inne. To są cechy indywidualne, o których już było wcześniej i one będą później decydowały o całym charakterze naszego portretu. Czy to jest ta osoba? Nie kusić się na takie, a niech tam będzie. Szukamy indywidualnych elementów twarzy naszego portretowanego osobnika. Czy to jest autoportret, czy to portret osoby siedzącej naprzeciwko? No, trzeba szukać cech, które za chwilę określą nam tą osobę i będą decydowały o tym, że to jest właśnie ona. I to na dzisiaj właściwie byłoby już. Tu może jeszcze inne usteczka, o szerzej rozciągnięte. Może jeszcze pokażę, jak to się ma do ust manekina oraz jak to w obrazie innym wygląda. Tutaj w kolorze i widzimy od razu, że kolor skóry decyduje o tym, ewentualnie kontraście z resztą twarzy mogą być bardziej wyraźne w konturze, w cudzysłowie. Może tak też się zdarzyć. I męczymy się z ustami uśmiechniętymi. Nawet tak trudne do narysowania, namalowania usta uśmiechnięte jeszcze z zębami na wierzchu. A może więc bardziej spokojne. No, wszystko. Co jesteśmy w stanie, próbujemy, a nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie, to uczymy się tego właśnie. O i kolejne usta. Szukamy kontaktu z kartką, z płótnem, żeby nie były takie wycięte, bo to chyba najgorsza wersja naszych ust, jakie możemy popełnić. Dobra, do zobaczyska.